Cześć kochani, witam się z wami. Tak, nie mam make-upu, mam na sobie ten bardzo fajny kombinezon z Primarka i wiecie co, doznałam dzisiaj szoku. Dlatego, że okazało się, że moja pralka kurczy rzeczy. I chciałabym się wam poradzić od razu na wstępie. Czy macie jakieś złote rady, tipy i tak dalej, jak można zaradzić temu? Dlatego, że na fakcie, ten kombinezon był rozmiar większy, więc cieszyłam się, że luźne spodnie, w ogóle taki luźny i tak dalej. Słuchajcie, zaznaczę, jestem na spadku wagi, więc to nie kwestia tego, że przytyłam tyle kuźwa przez tydzień, ale autentycznie spodnie zrobiły się takiej długości, że ja nie noszę takiej długości i nie będę nosić i się tak źle czuję, że oczywiście ja go wykorzystam w domu, wiecie, i tak dalej, bo on jest mega taki cozy, mega, mega przyjemny, ale ja się zastanawiałam nad wzięciem go i nad zakupem ze względu na za duży rozmiar, a on jest taki na styk w tej chwili. Więc proszę o złote rady, a ja idę się ogarniać. Chciałam tylko szybko to nagrać, dlatego że za chwilę będę dla Was nagrywać haul z lumpa. I kochani, wracam do Was z powrotem, już umalowana, wyszykowana. I dzisiaj zrobię wyjątek, dlatego że mniej rzeczy kupiłam w lumpie i stwierdziłam, że w związku z tym zrobię dla Was try on haul. Jest jedna rzecz dla Kubusia, które wiadomo, że nie przymierzy, jest aktualnie u dziadków, także to sobie darujemy, ale resztę wydaje mi się, że coś tutaj uda mi się zrobić. Może nie zawsze będzie cała stylówka z rzeczy, które tutaj mam, ale coś tam Wam pokażę. Także pierwsza rzecz to są akurat Kubusiowe spodnie z Nike, ciemne grafit. Jego rozmiar, może minimalnie są większe, bo to jest chyba, słuchajcie, 1,37 m akurat, więc delikatnie są większe, w bardzo fajnym stanie, właściwie wyglądają jak nowe. I wiecie co, Paweł ma identyczne, tylko że duże, po prostu męskie. I tak się ucieszyłam, że mówię, dobra, fajnie, wiecie co, teraz za chwileczkę przedszkole wraca, także super, mamy takie purtaski dresowe. Pierwsza rzecz, no to kolor, słuchajcie, to jest piękny niebieski kolor, taki smerfowy, to jest H&M, rozmiar 38, fajnie z tyłu zapinane i jest taki guziczek zabezpieczający, dzięki czemu nam się nic tam z tyłu nie rozepnie. No, chcę Wam ją pokazać, jak wygląda, bo naprawdę jest sztosem. I ona była lekka, więc też cena była, wiecie, w miarę okej. Tu wzięłam sobie coś, co w stanie nie jest jakimś super. To są po prostu zwykłe leginsy, szare, Adidasa. Wiecie co, naprawdę nie ukrywam, stan nie jest ekstra, ale w związku z tym, że idzie jesień, idzie zima, czyli wiecie, wszelkiego rodzaju dresy, leginsy i tak dalej będą grane, to stwierdziłam, że do takiego dużego t-shirtu takie właśnie najzwyklejsze leginsy szare mi się przydadzą. Szczerze mówiąc, ja je chwyciłam już przy wyjściu, więc nawet nie mierzyłam, sugerowałam się tylko rozmiarem, że jest tu 38, fajnie, że jest ten znaczek haftowany, a nie jest, wiecie, ten naprasowywany, bo te naprasowanki bardzo często się odklejają, odrywają i tak dalej. Kolejna rzecz to są jeansy. Znowu skusiłam się na jeansy. Tym razem jest to ASOS 30x32. Są delikatnie większe, ale nie ma jakiegoś super szału, że wiecie, nie zjeżdżają mi z tyłka. Ale bardzo fajne, bo mają super wysoki stan. Te tutaj przebarwienia jakoś nie poszerzają mocno, także pokażę Wam zresztą. Śmieszne znowu takie nogaweczki. Tu gdzieś tam sobie, wiecie, rozwalone, tu też rozwalone. Dopóki są temperatury takie, jakie są, to dziury ze spokojem mogą być u mnie grane. No przy minusowych ja już w spodniach z dziurami akurat nie chodzę, ale na tą chwilę powiem Wam szczerze, że po wszelkiego rodzaju porządkach ja nie miałam żadnych spodni z dziurami, także te bardzo fajne, będę miała teraz dwie pary i pewnie w kółko będę je nosiła, bo przyznam Wam się, że te z H&M-u
Od zeszłego tygodnia, w zeszłym tygodniu je kupiłam, to w kółko je noszę. Naprawdę tak je polubiłam. I ostatnia rzecz, to jest taka bardzo fajna bluzeczka. Ona jest rozmiar 4DH, ale wiecie co, chcę sprawdzić skład. Dlatego, że tak fajny ma, ja uwielbiam właśnie ten materiał. Tak, 100% wiskoza, no właśnie. Ma delikatne bufki, dekolcik ma super kolor. Ten zielony, no bardzo lubię. Łączka taka fajna. I wiecie co, bardzo ładne ma też guziczki. O tym też chciałam wspomnieć, bo ma powlekane tym samym materiałem. Także ekstra. Właśnie wydaje mi się, że zrobię stylowe te dżinsy i ta bluzeczka, bo to jest bardzo fajny zestaw, tak na już. To by były wszystkie rzeczy, które dzisiaj kupiłam. I wydałam, wiecie co, 100 czy 120 zł. Jakoś tak już teraz nie pamiętam, bo później jeszcze poszłam do innych sklepów i tak w sumie zapomniałam paragonów. Ale nie jest to jakaś astronomiczna kwota, także zapraszam Was teraz do mierzenia. Z takiej trochę dziwnej perspektywy dzisiaj, dlatego że cały czas leje, jest bardzo, bardzo nieładnie dzisiaj w Poznaniu, a zależy mi na tym, żebyście też zobaczyli kolory tych rzeczy. I tak, bluzeczka, no sami zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Tutaj ma gumeczki w tych rękawkach, więc super się układają bufki. Delikatnie sobie zaprasuję i może w tym miejscu zrobię sobie dodatkową haftkę, no bo mimo rozmiaru 40, no ja mam duży biust i co prawda wiecie, mi to turbo nie przeszkadza, ale wiem, że znajdą się osoby, które będą chciały mi gdzieś tam szpileczkę wbić, że mi się tu rozłazi. Nie, to jest kosmetyka, kochani. Także bardzo ładnie wygląda, a teraz przy innym lustrze, po prostu standardowym, pokażę Wam, jak wyglądają spodnie. No bo już koloru tutaj nie będę w stanie oddać, ale są bardzo fajne, takie niebieskie, także idziemy do innego lustra. No niestety, tak jest ciemno, ale zależało mi, żeby Wam pokazać i sami powiedzcie, czy one nie wyglądają fajnie. Naprawdę są bardzo, bardzo wysokie, także czekajcie, chcę Wam pokazać. O, one aż tak, widzicie, bardzo, bardzo wysoko zachodzą. Super, bardzo mi się to podoba. Jak delikatnie się zrobią za duże, to po prostu będę zakładała sobie z paskiem, bo ten materiał jest turbo fajny. Śmiesznie, że tu są z jednej strony tak trochę zaszyte, a tutaj jest zupełnie rozwalone. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Te nogawki są bardzo takie śmieszne, ale wiecie, jak ja chodzę głównie w Adidasach, to też super mi to wygląda. No, bardzo mi się ten zestaw podoba. Także to jest pierwsza stylówka z dziś. Skoczyłam w tą spódnisię i naprawdę ona jest tak turbo fajna. Do tego założyłam bluzeczkę, którą też możecie kojarzyć z jednego z holi lumpeksowych i była też w stylówkach. Jest to jedna z moich ulubionych bluzek ostatnio. Bardzo fajnie można sobie podkreślić tutaj talię. Ja sobie związałam po prostu mocniej, żeby pokazać Wam fason tej spódniczki. Ona tu jeszcze ma kieszenie. No jest naprawdę przesztosem, także na pewno będę ją miała na niejednej uroczystości i gdzieś na wyjściu, może gdzieś z mężem. Naprawdę to, jak nogi w niej zgrabnie wyglądają przez to wycięcie. O, jak ja się cieszę, że ja ją dorwałam. Także dajcie znać, co myślicie o tej stylowie. Ona jest taka, no troszeczkę bardziej kobieca. Dajcie znać, bo jestem ciekawa Waszej opinii. Ostatnia stylowa, chociaż nie wiem, czy można nazwać ją stylową. Ale no, mam te leginsy na sobie, też Wam chciałam je pokazać. Najzwyklejsze leginsy. Słuchajcie, jakie było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że one są dla mnie długie, a nie 3/4. Także bardzo się cieszę. Stan, na jak założyłam, to w ogóle nie widać żadnych mankamentów ich. Bardzo się cieszę, że je wzięłam, dlatego że na pewno bardzo często będę je miała ubrane, czy do ćwiczeń je wykorzystam. Naprawdę fajnie wyglądają. Może ja bym założyła jeszcze dłuższą t-shirtkę do nich, ale ta nie jest zła, wiecie, tak do domu sobie ten, tak, sformułowanie magiczne do domu.
Wiecie co? One naprawdę fajnie wyglądają. Zobaczcie zresztą, jak pupa. Nic tu nie prześwituje. No to jest Adidas. I tak naprawdę, gdybym była bardziej odważna, to wyszłabym w nich na zewnątrz. Ale że nie jestem taka odważna, no to na razie będę taka piękna w domku. Troszeczkę skromniej, ale mam nadzieję, że bardziej Was zadowoliłam, dlatego że naprawdę miałam dużo komentarzy o te hole, o te try-on hole, żeby było mierzymy i tak dalej, więc stwierdziłam, ok, postaram się zrobić tak, że jak będzie mniej rzeczy, to będzie też mierzymy. Także mam nadzieję, że tym razem będziecie zadowoleni. Co prawda w następnym filmie środowym pytam Wam się o coś i proszę Was bardzo mocno, żebyście mi odpowiedzieli tam, bo nie ukrywam, że chciałabym, żebyście przede wszystkim Wy byli zadowoleni. Ale mam nadzieję, że taki film Wam przypadł do gustu. Zapraszam Was do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji, a my widzimy się w następnych filmach, kochani. Pa!